Fernando Santos został zwolniony z posady selekcjonera reprezentacji Polski. Karuzela trenerska trwa w najlepsze, a najgorętszymi nazwiskami są Marek Papszun oraz Michał Probierz. I właśnie w dzisiejszym filmie FIFA 23 sprawdzimy, który lepiej sobie poradzi. To znaczy, czy obaj wejdą na Mistrzostwa Europy w porównaniu do pewnego Portugalczyka. Oraz jeżeli zameldują się na tych Mistrzostwach Europy, to jaki wynik osiągną. No i oczywiście na podstawie tego filmu zdecydujemy, który będzie lepszym selekcjonerem. Robimy symulację w FIFA, więc postanowiłem, że skopiuję wytyczne ich wcześniejszych klubów w FIFA w momencie, kiedy oni prowadzili te zespoły. Czyli mowa tu o Rakowie Częstochowa w FIFA 23 i Krakowi w FIFA 22, jak jeszcze Michał Probierz był ich trenerem. Też każdy selekcjoner ma swoich żołnierzy, swoich gladiatorów. Odcinek rozpoczynamy od Michała Probierza, który jest jeszcze przecież selekcjonerem kadry U21. Dlatego postanowiłem, że wezmę dwóch najbardziej wartościowych zawodników z tej kadry, czyli Kacpra Tobiasza i Kacpra Kozłowskiego oraz dwóch byłych zawodników Krakowi za czasów, kiedy prowadził ją właśnie Michał Probierz, czyli Michał Helik oraz Kamil Pestka. A tak wygląda wyjściowa jedenastka reprezentacji Polski, która mogłaby wyglądać u Michała Probierza. Formacja z czwórką obrońców, przede wszystkim nie z trójką. A tak wygląda reszta powołanych. No starałem się wczuć w tą probierzową reprezentację i wydaje mi się, że nie wygląda to aż tak źle. Też starałem się w miarę realistycznie to wszystko wziąć, no bo w FIFA, chociażby za Slisza, lepiej pasowałby tu Szymon Żurkowski, ale jak wiemy, on dawno nie był powoływany, ogólnie jego forma ma tendencję zniżkową, gra swoje spotkania w Serie B, a wydaje mi się, że Slisz tutaj na przykład by pasował. O, a tak wygląda Michał Probierz stworzony przeze mnie. No, powiedzmy, że mogą być lepiej. Michał Probierz trafił do grupy kwalifikacyjnej z Serbią, Ukrainą, Bułgarią, Cyprem i Andorą. Jak nie ukrywajmy, te trzy ostatnie zespoły raczej nie mają zbyt dużych szans na awans, no to z Serbią i Ukrainą będziemy walczyć o te dwie pierwsze lokaty. Dobrze, zobaczmy. Pierwszy mecz za kadencji Michała Probierza i proszę, proszę, pewnie u siebie wygrywamy 3-0 z Bułgarią po bramkach Zielińskiego, Frankowskiego i Kamińskiego. No i kwalifikacje rozpoczynają się nam naprawdę dobrze. Po dwóch meczach mamy 6 punktów, czyli tyle punktów, ile zdobył Fernando Santos w 5 spotkaniach. No i proszę, za kadencji Michała Probierza, chyba Piotrkowi Zielińskiemu coś przeskoczyło w głowie. Strzelił 2 bramki i jeszcze jednego gola strzelił Bereszyński. Ależ szalony mecz w Warszawie, bardzo ważne spotkanie. Remisujemy 3-3, bardzo wysoko z Ukrainą. Bereszyński, 2 bramki! Bardzo pewne zwycięstwo nad Cyprem w meczu wyjazdowym. Lewandowski, Grosicki i Slisz. Po 4 meczach Polska ma 12 strzelonych bramek, co jak na defensywne ustawienie zespołu jest chyba całkiem dobrym wynikiem. O kurde, 4-1 z Serbią. Z Serbią, która naprawdę ma bardzo mocnych zawodników w FIFA. No tego się nie spodziewałem. Lewandowski, Zieliński, Frankowski i znowu Lewandowski. Spokojne, pewne zwycięstwo u siebie z Cyprem 2-0. Przed Michałem Probierzem czekają teraz 2 bardzo ważne mecze wyjazdowe z Ukrainą i Serbią, ale udaje się wygrać z Ukrainą 2-1. Mudryk strzelił bramkę, to też naprawdę warto zaznaczyć dla nas Slisz i Zieliński. A z Serbią na wyjeździe po bramkach Lewandowskiego i Zielińskiego remisujemy 2-2, no nie jest to zły wynik. O proszę, nie tylko w rzeczywistości Albania taka mocna. W grupie F na pierwszym miejscu są po 8 meczach, a Włochy dopiero na miejscu trzecim. Ostatnie 2 mecze to już formalność. 4-1 z Andorą. Zieliński, Lewandowski, Zieliński i znowu Bereszyński. No to jest, ten człowiek jest niesamowity w tej symulacji. A na koniec eliminacji po prostu zdemolowaliśmy reprezentację Bułgarii. 4-0, Kamiński, Zieliński, Zieliński i Lewandowski. Koniec eliminacji i niesamowicie pewnie wygrywamy grupę eliminacyjną z 30 bramkami w 10 meczach. W sensie średnio na mecz Polska strzelała 3 bramki i traciła mniej niż jedną. No gdyby tak było w rzeczywistości, to chyba bym płakał ze szczęścia. Zanim jednak przejdziemy do Euro 2024, przypominam, że jeżeli podoba Ci się film, to zasubskrybuj kanał, bo jeżeli na tym kanale będzie 15 000 widzów, to opowiem żart. Nie mówię, że będzie śmieszny, ale opowiem.
A Polska trafiła do naprawdę, naprawdę mocnej grupy z Włochami, Szwajcarią i Danią. Przed Michałem Probierzem zatem naprawdę bardzo ciężkie zadanie, bo na inaugurację Mistrzostw Europy gramy spotkanie z Włochami. Ty, zastanawia się komu podać, to Nalin, Moise Kean, wyszedł tam bardzo wysoko Kiwior, Moise Kean, ileż on ma szans, ileż on miał miejsca, odegrał jeszcze do Barelli, no co tutaj nasza defensywa zrobiła? 7 minuta, tracimy bramkę na 1-0. Szybko wymieniają krótkie podania zawodnicy Włoch, Chiesa, to już do Moise Keana, trzeba być czujnym, nie można takich błędów popełniać jak poprzednio. Berardi po lukarnym, wycofanie do Verratiego, szczęsny broni, ale nikt nie upilnował Keana. No i w 20 minucie mamy już 2-0, co tutaj się dzieje, no naprawdę nie spodziewałem się, że tak szybko Polacy stracą w tak głupi sposób dwie bramki. Holuje piłkę, odegranie na skrzydło do Berardiego, Moise Kean do środka, Barella, to jest jego druga bramka, znów zbyt dużo miejsca i znów kompletnie nieupilnowany, 3-0. Zieliński holuje piłkę, no może będzie ta akcja, ładny przerzut w kierunku Kamińskiego, jest już po lukarnym nasz skrzydłowy, Szymański do środka, do Lewandowskiego, Donnarumma jakoś to obronił, nie ma pierwszej bramki dla Polski na tym turnieju. Helik... Lewandowski ma trochę miejsca, strzał z dystansu, Donnarumma. Z pewnością nie takiego rezultatu oczekiwaliśmy po tak dobrej kampanii eliminacyjnej. Przegrywamy wysoko, 3-0, ale z mistrzami Włoch, z mistrzami Europy przecież jeszcze aktualnymi, więc może w meczach z pozostałymi rywalami będzie łatwiej. Mecz otwarcia za nami, to teraz mecz o wszystko ze Szwajcarami, którzy w swoim meczu równoległym z Danią również pakowali, stracili 3 bramki, ale zdołali strzelić 1, także ten bilans bramkowy na ich korzyść. No i teraz Piotr Zieliński ma troszeczkę miejsca, co decyduje się zrobić, holuje piłkę, odegranie do Frankowskiego, ten do Lewandowskiego, Lewandowski po lukarnym miał troszeczkę miejsca, uderzył, chyba trzeba było się wcześniej pokusić o takie rozwiązanie. Dribble Sow, no wypadałoby mu odebrać piłkę, to nie jest najszybszy zawodnik, ale Matty Cash nie decyduje się na takie rozwiązanie, ale teraz ładne zagranie do Seferowicza, nasza obrona kompletnie się nie spodziewała takiego zagrania, na szczęście Szczęsny ratuje reprezentację Polski w 12 minucie. Seferowicz, strzał z dystansu, Szczęsny, druga interwencja. Doliczony czas gry. Czy tutaj Polacy zdołają stworzyć jeszcze jakąś akcję? Frankowski ma trochę miejsca, czy to będzie indywidualna akcja Frankowskiego? Jest! Jest! Bramka do szatni! 48 minuta, musiałem szybko podliczyć. Mamy pierwszego gola na tym turnieju, indywidualna akcja Przemysława Frankowskiego. Niewiele minut zostało do końca. Warto by było strzelić bramkę po jakiejś być może kontrze na 2-0, żeby na pewno zamknąć to spotkanie, bo Szwajcarzy nie odpuszczą. Okafor, Zakaria, uwaga, niebezpiecznie. Azmuni, Zakaria, Amodunni, ależ teraz tutaj się podziało w naszym polu karnym. Na szczęście udaje się odebrać piłkę i koniec. Polska po feralnym spotkaniu z Włochami, gdzie przegrała aż 3-0. Teraz w meczu ze Szwajcarią udaje się zainkasować 3 punkty. No i przed nami ostatni mecz fazy grupowej Euro 2024 za kadencji Marka... Marcina... Który kurwa jest synem kogo? Dzisiaj nie jestem w formie jakoś. 3-0 z Włochami w plecy, 1-0 ze Szwajcarią. Mogliśmy przed tym turniejem oczekiwać takiego scenariusza, że z Włochów nie uda się pokonać. Mecz ze Szwajcarią będzie kluczowy, a teraz przechodzimy do najważniejszego spotkania tej fazy grupowej. Szymański, Frankowski, ładnie do Damiana Szymańskiego, ten do Roberta Lewandowskiego, zastawia się z tą piłką, uwaga, Lewandowski, taki strzał spod kolana, Iversen miał problemy, no mógł zaskoczyć golkipera Danii, no niestety się to nie udało. Poczekał, Lewandowski w kierunku Kesza, chyba to miał początkowo iść do Frankowskiego, no ale dobrze, że my się utrzymujemy przy piłce. Teraz Lewandowski, świetne podanie do Piotra Zielińskiego, 31 minuta, Polska wychodzi na prowadzenie w meczu z Danią, tak jest! Naprawdę trzeba pochwalić Roberta Lewandowskiego, bo to podanie było genialne, a Piotra Zielińskiego za ten strzał, no panowie troszeczkę nam się zamienili rolami w tej sytuacji. Zagranie na skrzydło do Damsgaarda, ładne wycofanie do Hjulmanda, Dolberg jest już po lukarnym reprezentacji Polski. Dolberg, uwaga, Hjulmand, Delany, bardzo szybko wymieniają podanie Duńczycy w naszym polu karnym, na szczęście Wojciech Szczęsny, czujny.
strzelić gola wyrównującego. Sędzia sygnalizuje, że był tam faul, ale na szczęście Polacy przyjmują. Przywilej korzyści się skończył. Szczęsny, ależ teraz było blisko fatalnego błędu. Tymczasem mamy już 60 minutę. Frankowski na skrzydle. Może pokusi się o dośrodkowanie w kierunku Lewandowskiego. Czy to będzie gol? Ależ zaskoczony Iversen. 2-0. Robert Lewandowski z pierwszym golem na tym turnieju, w tym meczu już zanotował asystę, ale co tutaj się wydarzyło? Taka bramka kompletnie z niczego. Zobaczmy, te dośrodkowanie też nie było jakieś mega cięte, mega ciekawe, ale Robert Lewandowski pokazał swój kunszt, mimo naprawdę już dojrzałego wieku piłkarskiego, no to pokazał, że jest niesamowicie doświadczonym i dobrym napastnikiem, ależ to wpakował. Koniec spotkania, pewnie wygrywamy z Duńczykami 2-0, jestem szczerze zaskoczony po tym fatalnym meczu z Włochami, 3-0, w meczu ze Szwajcarią okej, wygraliśmy, ale też nie pokazaliśmy niczego szczególnego, a tutaj w tym meczu po prostu zagrało wszystko i była dobra defensywa i byliśmy skuteczni pod bramką przeciwnika, naprawdę super mecz. Gramy z Albanią i zobaczymy, czy w FIFA również ta reprezentacja będzie naszym katem, no ale jak zobaczymy na drużyny, które tutaj wyszły, no to trafiliśmy chyba najlepiej jak mogliśmy. Chociaż Albania w grupie z Francją i Holandią, która została wyrzucona z turnieju, zajęła drugie miejsce, więc no ten mecz może być naprawdę ciekawy. Rozpocznijmy zatem to spotkanie i przekonajmy się, czy kadra prowadzona przez Michała Probierza wyrówna największy sukces reprezentacji Polski w historii Mistrzostw Europy, czyli ćwierćfinał tegoż turnieju. Kamiński do Slisza, ten z pierwszej piłki do Roberta Lewandowskiego, ładne zagranie do Przemysława Frankowskiego, Przemek strzela i strzela z trakosza, broni, nie ma drugiego gola na tym turnieju dla Frankowskiego. 12 minuta, rzut rożny, Kamiński dośrodkowuje, Zieliński uderzał, jakim cudem, tutaj gola nie ma, jeszcze Frankowski w zasadzie linii pola karnego główką dobijał, no ale Strakosza drugi raz nie dał się zaskoczyć, Laci traci piłkę, Zieliński, już trzeba było chyba wcześniej odegrywać do Lewandowskiego, jednak nie! Jednak to było świetne podanie, Robert Lewandowski wyprowadza Polskę na prowadzenie w 17 minucie meczu 1/8 finałów Mistrzostw Europy. Piotr Zieliński utrzymuje się przy piłce, odegranie do Kamińskiego, ten do Lewandowskiego, Frankowski dostaje piłkę, ma troszeczkę miejsca i zmieścił to między Strakoszą a słupkiem do 3 razy sztuka, to jest trzeci strzał Frankowskiego w tym meczu, 2 razy Strakosza obronił, no ale przy trzeciej próbie już nie miał szans i Polska wychodzi na 2-bramkowe prowadzenie. Coraz mniej czasu mają Albańczycy, aby strzelić 2 bramki, to nam oczywiście na rękę, chociaż zobaczmy, Broja do Bajramiego i cóż za genialna interwencja Wojciecha Szczęsnego. 84 minuta, rzut dla reprezentacji Albanii, rozegrany na krótko, Bajrami dostaje futbolówkę, już chodzi po lokarnym, Muci, Jim City. W ostatnim momencie wybita została ta piłka, ale na nasze nieszczęście cały czas Albańczycy przy piłce. Broja, świetne zachowanie w polu karnym. No i mamy bramkę kontaktową na kilka minut przed zakończeniem spotkania. Polacy teraz będą musieli być maksymalnie skupieni, aby z sytuacji bardzo dobrej nie zrobiła się bardzo nerwowa. Jest Polska w ćwierćfinale Mistrzostw Europy za kadencji Michała Probierza. Coś nieprawdopodobnego. W ćwierćfinale mamy hit, Niemcy kontra Polska, spotkanie, które zawsze elektryzuje, szczególnie polskiego kibica. Wiemy, że w rzeczywistości Niemcy przechodzą przez bardzo ciężki okres, w FIFA to zupełnie inaczej wygląda, no i zobaczymy, czy pokonamy przecież gospodarzy tych Mistrzostw Europy. Do Wernera, ależ teraz świetnie sobie przyjął piłkę Timo Werner, w łatwy sposób ominął Helika, no i mamy bramkę na 1-0 już w 8 minucie. Niemcy mają dużo miejsca, jeżeli teraz padnie bramkę na 2-0, to ten mecz prawdopodobnie się nam już zamknie i było bardzo blisko, aby tak się stało, na szczęście Wojciech Szczęsny interweniuje. Zieliński ma trochę miejsca. Ledwo co, ale udało się zgrać do tyłu do Linettiego. Lewandowski, Frankowski z pierwszej piłki do Szymańskiego. Uwaga, Frankowski, Damian Szymański, Ter Stegen broni pierwszy celny strzał w 89 minucie. Piotr Zieliński przy narożniku boiska. To może być ostatnia szansa reprezentacji Polski na strzelenie bramki. Frankowski uderzał, Ter Stegen z problemami.
Zieliński dośrodkowanie, Musiala wybija, ale ta piłka bezpańska, Zieliński do niej dopadnie, może jakiś strzał, uwaga Zieliński, ależ potężna bomba, ależ reprezentacja Polski w tych ostatnich 3 minutach atakuje bramkę niemiecką, szkoda, że tutaj nie padła bramka, ale może do 4 razy sztuka, Havertz wybija, znowu bezpańska piłka, Helik wycofuje do Frankowskiego, próba zagrania, no i... takim wynikiem, 1-0, prawdopodobnie zakończy się to spotkanie, tak też się dzieje, mecz ćwierćfinałowy, podobnie jak 8 lat wcześniej, przegrywamy. Wtedy z Portugalią, teraz z Niemcami nieznacznie, bo 1-0, chociaż praktycznie do 87 minuty Polacy nie stworzyli sobie zagrożenia pod bramką Ter Stegena. Dlatego wydaje mi się, że to jednak Niemcy bardziej zasłużeni wygrali, chociaż naprawdę jest niedosyt. A Euro 2024 za kadencji Michała Probierza wygrywa Francja, pokonując 3-2 Anglię w finale. Dobrze, to była kadencja Michała Probierza. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo, bardzo udana kadencja. Ja bym taki wynik brał w ciemno, czyli ćwierćfinał Mistrzostw Europy. A teraz przechodzimy do Marka Papszuna. Jeżeli chodzi o Marka Papszuna i jego ulubieńców, gladiatorów, których tak wytypowałem, których mógłby powołać, to mamy Piątkowskiego, Nowaka, Kuna i Ledermana, czyli w zasadzie wszyscy ci zawodnicy już kiedyś tam w przeszłości mniej lub bardziej przewinęli się w reprezentacji Polski. A tak wygląda Papszunowa Polska. Wygląda to groźnie, wygląda to naprawdę ofensywnie. Mamy przede wszystkim inną formację i powrót do trójki obrońców i wahadłowych. Bardzo ofensywne ustawienie i jestem bardzo ciekaw, jak to będzie się sprawdzać. No mamy tutaj trochę minusów, mamy trochę wykrzykników, no w zasadzie większość składu to są wykrzykniki, no ale tak to postanowiłem ustawić. A tak prezentuje się grupa kwalifikacyjna Marka Papszuna do Euro 2024. No ciężka grupa, no będziemy rywalizować z Erlingiem Haalandem i Martinem Odegaardem. Szkocja to też nie jest byle jaki przeciwnik, Grecja zresztą też, tylko ta Litwa tak odstaje poziomem. No może być naprawdę bardzo, bardzo ciężko awansować do Mistrzostw Europy. Na szczęście pierwszy mecz wygrywamy wysoko z Litwą 4-2 po bramkach dwóch Zielińskiego, Szymańskiego i Lewandowskiego. Lewandowskiego, który też nie wykorzystał karnego, no ale straciliśmy dwie bramki. Czy to przez te jakże ofensywne ustawienie reprezentacji Polski? Nie wiem, choć się domyślam. A, tak wygląda Marek Papszun stworzony przeze mnie. Po raz kolejny udowadniam, że jakby nie za bardzo umiem tworzyć postaci w FIFA. Znaczy, też nie ukrywajmy, FIFA na tym nie polega, że się tworzy postaci jak w Simsach. FIFA polega na wygrywaniu meczów i to właśnie robimy z reprezentacją Grecji. Po bramkach Slisza i Lewandowskiego wygrywamy 2-1. Już tutaj chyba było mniej dziur w obronie. Ciężkie wyjazdowe spotkanie z Norwegią. Remisujemy 1-1 po bramce Roberta Lewandowskiego. Nie ma Beryszyńskiego, to ktoś musi strzelać te bramki, nie? W reprezentacji. Ze Szkocją u siebie po bramce Szymańskiego, ale nie wiem jakiego, czy Damiana, czy Sebastiana, wygrywamy 1-0. W Warszawie było 1-0, na wyjeździe mamy 3-0 nad Szkocją po bramkach Kuna, Lewandowskiego i Lewandowskiego. Zieliński z czerwoną kartką w 3 minuty zdobył dwie żółte kartki. Znowu chyba coś mu odskoczyło w tej głowie. Drugi mecz z Norwegią, drugi remis i drugi raz 1-1. Tym razem strzelcem bramki został Zalewski dla reprezentacji Polski. No i niestety przegrywamy na wyjeździe z Grecją 3-2. No i ten ostatni mecz z Litwą u siebie dosyć skromnie, no ale najważniejsze, że wygrywamy 2-1. Chociaż jak zobaczymy na te statystyki, no to ten wynik mógł być zdecydowanie wyższy. Ostatecznie Polska utrzymuje pierwsze miejsce, chociaż jak widzimy Grecy mieli tyle samo punktów co biało-czerwoni, no ale to jest najmniej ważne, najważniejsze jest to, że bez większych problemów, w zasadzie jakichkolwiek, wchodzimy na Mistrzostwa Europy. Co? Azerbejdżan? 15 punktów, pierwsze miejsce? Co tu się stało? Nie no, to Albania no rzeczywiście jest mocna w FIFA. 26 punktów. Przechodzimy do Mistrzostw Europy, gdzie w grupie Marek Papszun trafił na Bośnię i Hercegowinę, Macedonię Północną i
po raz kolejny Polska w tym odcinku będzie mierzyć się z Włochami i na tej płaszczyźnie będziemy mogli porównać taktykę obu panów. Zobaczymy, który ostatecznie lepiej poradził sobie z aktualnymi mistrzami Europy. Ale zanim przejdziemy do Włochów, no to w deszczowej atmosferze będziemy musieli najpierw zmierzyć się z Macedonią Północną. Akcję konstruują Frankowski. Tutaj bardzo ładne podanie do Sebastiana Szymańskiego, zablokowane uderzenie, ale jeszcze Robert Lewandowski, Dmitriewski broni. Niecałe 5 minut do zakończenia regulaminowego czasu gry, reprezentacja Polski przejmuje piłkę, cały czas 0-0, cały czas nie widzieliśmy jakiejś naprawdę groźnej okazji Polaków, ale tymczasem Szymański, indywidualna akcja, jednak wycofał Zieliński do Lewandowskiego, rzutem na taśmę Polska zdobywa bramkę i prawdopodobnie zainkasuje 3 punkty, chociaż do zakończenia meczu zostało jeszcze kilkadziesiąt sekund, plus to co doliczy sędzia, no ale w końcu mamy bramkę. Koniec spotkania, Macedonia nie zdążyła skonstruować jakiegoś porządnego ataku, wygrywamy 1-0 i ja pokazuję wam skróty, a nie całe spotkania, ale tutaj w tej taktyce widać, że Polacy są tacy bardziej chętni do konstruowania ataków. Czas na reprezentację Włoch, gdzie jak pamiętamy Michał Probierz przegrał z nimi 3-0. Jak będzie w przypadku reprezentacji Polski Michała Papszuna? Przekonamy się już za chwilę. Zieliński, który oczywiście włoskie warunki zna bardzo dobrze. Frankowski z Zielińskim. Frankowski znowu na skrzydle. Czy znowu pokusi się o dośrodkowanie? Już przy narożniku. Ładne zagranie do Zielińskiego. W środku jest niepilnowany kolega zespołu. W końcu Szymański dostał podanie, ale był już w gorszej sytuacji, w gorszym miejscu, no i Donnarumma nie miał większych problemów, aby obronić ten strzał, ale pierwsze celne uderzenie dla reprezentacji Polski. No ale tu znowu atak biało-czerwonych, Szymański do Lewandowskiego, Zieliński z dystansu i Donnarumma po raz drugi w tym meczu musiał interweniować. Locatelli z Berardim, do środka Raspadori, do Barelli, no i niestety Wojciech Szczęsny nie sięgnął tej piłki, 54. minuta, Polska przegrywa 1-0, to jest chyba pierwszy celny strzał Włochów, także trochę szkoda. Kozłowski, zagranie do Arkadiusza Milika, Patryk Kun w kierunku Kamińskiego, Milik dostaje piłkę, Polacy coraz bliżej, Kamiński zdecydował się uderzyć zza pola karnego, Kamiński, który przed chwilą zameldował się na boisku. Koniec spotkania, Marek Papszun również przegrywa z reprezentacją Włoch, ale tylko 1-0, no i jak widzieliśmy, tych akcji było więcej. Co mnie irytowało tak bardzo, ten bot jest tak głupi, nie wiem... Lewandowski ma czystą pozycję, trzeba do niego podać, a on się zastanawia i tego nie robi. Także gdyby bot był ciutkę mądrzejszy, to nawet moglibyśmy ten mecz, może nie tyle co wygrać, ale być może nawet zremisować. Przechodzimy do ostatniego spotkania grupowego z Bośnią i Hercegowiną, która po dwóch meczach ma 0 punktów. Porażka 3-1 z Włochami i 2-1 z Macedonią Północną. No liczymy, że porażkę zanotują również w meczu przeciwko biało-czerwonym. Ładne odegranie do Kamińskiego, Zieliński, Frankowski miał sporo miejsca, ale Kovacevic broni. A jak coś to nie jest Kovacevic z Rakowa, tylko Amel Kovacevic, wygenerowany zawodnik. Cały czas Polacy, Piątkowski do Kamińskiego, strzał z dystansu, Kovacevic po raz kolejny interweniuje. Kozłowski, Szymański, sporo miejsca, ładne zagranie do Zalewskiego, Arkadiusz Milik do Zielińskiego i zmieścił to Piotr Zieliński i tak jak w meczu z Macedonią Północną, Polska zdobywa bramkę tuż przed końcowym gwizdkiem spotkania, 1-0 i na ten moment mamy 6 punktów. Czy stać będzie jeszcze Bośniaków na strzelenie bramki wyrównującej? No miejmy nadzieję, że nie. Tym bardziej, że Milik tu już przyjmuje podanie. Ładne zagranie w kierunku Bena Ledermana. Ten zgrywa do Świderskiego i uderza prosto w Kovacevicia. Jakim cudem tutaj nie ma gola na 2-0. Koniec spotkania. Bośniacy wypadają z Euro 2024. Polacy cały czas na tym turnieju są. Drugi mecz wygrany, drugi raz 1-0. Przechodzimy do 1/8 finałów Mistrzostw Europy i Marek Papszun no, trafił zdecydowanie gorzej niż Michał Probierz. Swoje zmagania będziemy toczyć z Anglią o ćwierćfinał tegoż turnieju. Zawsze przy meczu Polski z Anglią przywoływany jest mecz z 73
roku, mecz na Wembley, gdzie zremisowaliśmy z Anglią 1-1, ale tutaj na tym etapie rozgrywek remis już nie wystarczy. Tutaj, jeżeli chcemy wejść do ćwierćfinału, musimy z Anglią po prostu wygrać. Szymański w kierunku Lewandowskiego utrzymał się przy piłce. Damian Szymański, a Gallagher odbiera futbolówkę naszemu kapitanowi i teraz trzeba przeatakować, ależ ładne zagranie do Bukayo Saki, który jest już w naszym polu karnym. Zagranie do środka do Kane'a, niepilnowanego, 1-0. Anglia prowadzi z Polską w 1/8 finałów Mistrzostw Europy. Więc to nie było takie trudne. Teraz Zieliński ładnie do Szymańskiego piętką zgrywa. Ta piłka przeszła do Roberta Lewandowskiego. On również piętką zagrywa. Robert Lewandowski, Zieliński. I znowu Zieliński dostaje piłkę i tak, tak, 1-1. W takiej sytuacji nie mogło zakończyć się to inaczej. Znowu mamy... A nie, przepraszam, to jest Przemysław Frank... A nie, Piotr Zieliński? Czemu ma numer 36? Teraz mi... Przepraszam, laga mózgu dostałem. No ale nieważne, remisujemy 1-1. Mniej niż 5 minut do zakończenia regulaminowego czasu gry. Cały czas 1-1. W tej drugiej połowie za dużo się nie działo. No ale już w poprzednich meczach Polacy zazwyczaj pod koniec spotkania strzelali bramkę, może będzie i tym razem. Gallagher utrzymał się przy piłce i teraz ładnie obsłużony podaniem Marcus Rashford. Na szczęście nasza defensywa dobrze reaguje, no i to będzie koniec regulaminowych 90 minut. Potrzebna będzie dogrywka. Rozpoczynamy dogrywkę. Mamy zmiany. Robert Lewandowski schodzi z boiska. Szczypliwi by powiedzieli, że nawet zrobił więcej dla reprezentacji Anglii, bo to właśnie po jego stracie Polska straciła bramkę. Ale jak będzie wyglądać gra naszej reprezentacji bez niego na boisku, to przekonamy się zaraz. Tymczasem Harry Kane miał bardzo dużo miejsca. Zgrywa do Saki i teraz mieliśmy dużo szczęścia, że nie straciliśmy gola na 2-1. Numer 24, to już Piątkowski, bardzo wysoko. Troszeczkę... zniszczył linię defensywy. Harry Kane piętką do Bellingama. Bellingham sam na sam z Wojtkiem Szczęsnym. 104 minuta. W takiej sytuacji nie mogło być inaczej. No i przegrywamy po raz kolejny z Anglią. Czy tutaj Polaków będzie stać na strzelnie bramki wyrównującej, która dałaby nam być może rzuty karne? Zobaczmy, Kozłowski, to nie, może być niebezpieczna akcja Polaków. Kozłowski zgrywa do Kamińskiego, który wszedł w miejsce Piotra Zielińskiego, ale nie wykorzystał naprawdę świetnej okazji. Nie ma wyrównania. Karol Świderski, Świderski utrzymuje się przy piłce, zgranie do Kozłowskiego. Tutaj Świderski wychodził, trzeba było chyba mu wcześniej podać. Slisz do Kozłowskiego! Ramsdale broni, ale był spalony niestety. No i koniec. Polska po naprawdę zaciętym boju ostatecznie przegrywa z Anglią 2-1. I kończy się nasza przygoda Mistrzostw Europy na 1/8 finałów Mistrzostw Europy. Bardzo ciekawy finał Mistrzostw Europy. Mieliśmy derby Beneluxu. Belgia przegrywa po karnych z Holandią.